konieczniejsze. Także o tych emeryturach, proszę Państwa, źle mówią, że jakoby człowiek pracuje na emeryturę. Człowiek pracuje dla państwa polskiego, a emeryturę to będzie miał tylko wtedy, kiedy dożyje. Co on taki pewny jest, że on dożyje? Odpowiedzialność za tego, że płaci minimalne składki na bardzo niską emeryturę, na budżet państwa, czyli na politykę społeczną. Bo przecież ten, który będzie miał 500 zł czy 600 zł emerytury, bo przez te małe składki sobie nie nazbiera, to gdzie on pójdzie? Pójdzie do pomocy społecznej. Czy uważa pani, że można prowadzić działalność gospodarczą przez 30-40 lat, osiągając 500 zł przychodu miesięcznie? To jest kwestia pewnego wyjścia awaryjnego w sytuacji przejściowego spadku poziomu przychodów skiwanych przez firmę, po to, by nie trzeba było całkowicie likwidować działalności. Oficjalnie nie można, ja tak oficjalnie myślę. Nie można, ale jestem młodym człowiekiem, ja już mam swoje lata i wiem, że takie sytuacje bywają, że przedsiębiorcy oszukują system. Oszukują, no tak się zdarza. Jest to patologia w jakimś zakresie, ale tak też się zdarza. Jak najmniej wpłacić do systemu, żeby dzisiaj mieć pieniądze? Oczywiście może również na rozwój tej firmy. Więc należałoby naprawdę od dochodu płacić składki, tak jak wszyscy płacą, pracownicy. I wtedy będzie równość, bo teraz macie państwo deklarowaną od 60% realnego wzrostu płac, a za chwilę będzie mini ZUS, gdzie będzie się płaciło od 32 zł czy 50 zł. Krótkie pytanie jeszcze do pracodawców, do pana. Czy jest jakaś sytuacja, w której zgodziliby się państwo na wyższą waloryzację, żebyśmy zamknęli ten temat? Przy korzystniejszej sytuacji demograficznej, w szczególności jeśli chodzi o relację między liczbą pracujących a pobierających świadczenia, wtedy jak najbardziej. Choć generalnie opowiadamy się za automatycznymi mechanizmami waloryzacji, najlepiej właśnie uzależnieniem w ogóle od funduszu płac, by to było powiązane z możliwościami rzeczywiście finansowymi systemu. To ja tutaj tylko powiem, że mówi się, że na przykład program 500+ za 50 lat przyniesie efekty, czyli nie bardzo tutaj widzę jakąś szansę na porozumienie w trochę mniej, bo te dzieci dorosną i załóżmy, za 20 czy 30 lat załóżmy, będą że pracować. Będzie to tak ekonomicznie. Ja tutaj powiedziałam, że pracodawcy oszukują. Mają takie możliwości prawne, czyli jeśli mogą zadeklarować tą 60%, no to z tego, mogą więcej zarabiać. Z tego korzystają, żeby nie było tak, że wszyscy są przestępstwami. Dziękuję dzisiaj za naszą rozmowę. Moje przejęzyczenie. Dziękuję. O zmianach w systemie emerytalnym mówiła Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ i Łukasz Kozłowski, pracodawcy RP. Rozmowę prowadziła Anna Grabowska, a audycję Kapitał i Praca mogą Państwo posłuchać w każdy czwartek o 15.40. Już jutro będą znane wyniki tegorocznych matur. Ponad 283 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników odbierze w szkole świadectwo maturalne. Wyniki pisanych ponad miesiąc temu egzaminów będą także dostępne w internecie. Osoby, które nie zdały jednego egzaminu, mogą pisać poprawkę w sierpniu. Do 7 lipca muszą złożyć specjalny wniosek u dyrektora swojej szkoły. Jeżeli maturzysta nie zgadza się z wynikiem, może prosić dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do pracy i ponowne jej sprawdzenie. Jeśli nadal nie będzie się zgadzał z rozstrzygnięciem OKE, po raz pierwszy w tym roku będzie mógł odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dwoje arbitrów do rozpatrzenia takiego odwołania, a ich rozstrzygnięcie jest ostateczne, mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A wyniki egzaminu maturalnego, tu nic się nie zmienia, brane są pod uwagę w rekrutacji na studia. O wynikach tegorocznych matur porozmawiamy na antenie Polskiego Radia 24 już jutro o godzinie 12. Naszym gościem będzie dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A za dzisiejsze wieczorne spotkanie na antenie Polskiego Radia 24 dziękuję. Łukasz Sobolewski, kłaniam się, do usłyszenia. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła północ.
Czas na najważniejsze informacje. Robert Kawka, dobry wieczór. Przywrócono kursowanie pociągów na terenie całego kraju, poinformowały polskie linie kolejowe. Po nawałnicach, które przeszły nad krajem, zespoły techniczne interweniowały ponad 100 razy. Ich praca polegała głównie na usuwaniu powalonych drzew oraz na naprawie zerwanej sieci trakcyjnej. W wyniku burz około 200 tysięcy odbiorców w całym kraju jest nadal bez prądu, najwięcej na Mazowszu, 162 tysiące. Naprawy trwają. W czasie nawałnic rannych zostało 7 osób. Strażacy interweniowali ponad 2000 razy, najczęściej na Mazowszu. Ponad 200 razy interweniowali strażacy na Warmii i Mazurach. Ulewny deszcz i momentami bardzo silny wiatr uszkodziły 4 dachy budynków mieszkalnych w powiatach szczecieńskim, nidzickim i iławskim. Wiatr wiejący chwilami 80 km na godzinę łamał drzewa pod Ostrudą, Mrągowem, Kętrzynem, Ełkiem w Pieckowi i na trasie Reszel-Bisztynek. Kilka drzew i połamanych konerów spadło na samochody w powiecie nowomiejskim, Elblągu, Iławie i Dylewie koło Ostrudy. W okolicach Parcza samochód straży pożarnej z Kętrzyna, który jechał do akcji, osunął się z jezdni i wpadł do rowu. Na pomoc przyjechali strażacy z Reszla i Karolewa. Na miejsce sprowadzono specjalistyczny dźwig, który bezpiecznie postawił auto na koła. Nikomu z załogi nic się nie stało. Było też około 10 zgłoszeń o podtopieniach po sesji. Meteorolodzy nadal utrzymują alert pogodowy i ostrzegają, że może też wzrosnąć poziom wód. Na Warmii i Mazurach ochłodzi się i nie powinno już padać. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na najbliższe godziny ostrzeżenia dla województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia dotyczą intensywnych opadów deszczu, burz oraz miejscowych opadów gradu, a także silnych podmuchów wiatru. A więcej o pogodzie po informacjach. Sąd rejonowy w Suwałkach ponownie uniewinnił 5 osób obwinionych o zakłócenie w miejscowym archiwum otwarcie wystawy o generale Władysławie Andersie. W uzasadnieniu sąd podkreślił m.in., że okoliczności zdarzenia i motywy, jakimi kierowali się obwinieni, mają istotne znaczenie dla oceny ich zachowania. W sądzie była Iza Kosakowska. Sędzia Piotr Taraszkiewicz podkreślał, że stwierdzenie winy obwinionych byłoby niesprawiedliwe. Po zapoznaniu się z całokształtem okoliczności sprawy, wszystkimi zgromadzonymi dowodami, sąd doszedł do przekonania, że przypisanie zachowaniom obwinionych znamion wykroczenia, jak też stwierdzenie winy obwinionych, byłoby niesprawiedliwe. Nie można nie zauważać, że w momencie, gdy zainterweniowali obwinieni, przemawiający goście nie mówili o temacie wystawy, a nawiązywali do zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu. Jak podkreślał sędzia, w miejscu, gdzie interweniowali obwinieni, kampania wyborcza nie mogła być prowadzona, o czym przekonuje treść przepisów kodeksu wyborczego. Satysfakcji z wyroku nie kryje uniewinniony Marcin Skubiszewski. Jak podkreśla, to świadczy o niezawisłości sądu. Ten wyrok pokazuje, że na dzisiejszy dzień jeszcze w Polsce wprowadzenie dyktatury się jeszcze nie udało. Na dziś. Co będzie jutro, zobaczymy. Podobnie komentuje wyrok sądu i uzasadnienie uniewinniony właśnie Piotr Łopaciuk. Cieszy mnie niezmiernie, że jednak państwo prawa broni się uzasadnienie sędziego. No właściwie zmiażdżyło oskarżenie. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Piłkarze Lecha Poznań pokonali u siebie macedoński zespół Pelister Bitola 4-0 w meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Rewanż zostanie rozegrany 6 lipca w Bitoli. W czwartek zwycięstwo w pierwszej rundzie odniosła także Jagiellonia Białystok, drużyna wicemistrza Polski. Wygrała na wyjeździe z gruzińskim zespołem Dinamo Batumi 1-0. I zostaniemy jeszcze przy piłce. Reprezentacja Niemiec awansowała do finału rozgrywanego w Rosji piłkarskiego Pucharu Konfederacji. W meczu półfinałowym w Soczi podopieczni Joachima Lewa wygrali z drużyną Meksyku 4-1. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Mecz na stadionie Fiszt w Soczi rozpoczął się od dość ostrożnych akcji zespołu z Ameryki Północnej, ale sprawy przybrały nieoczekiwany obrót dzięki drużynie Joachima Lewa. Piłkarze reprezentacji Niemiec wyprowadzili w 6. i 8. minucie szybkie kontry, które ukoronował celnymi strzałami Leon Goretzka. Do przerwy Niemcy prowadzą w meczu z Meksykiem 2-0. W drugiej połowie drużyna Meksyku rzuciła się do odrabiania strat, poczynając sobie śmiało, a momentami nawet brutalnie. Tę zuchwałość ukarał pięknym i co najważniejsze celnym strzałem Timo Werner. W 89. minucie wysiłki Meksyku zostają wreszcie nagrodzone fenomenalnym strzałem z ponad 30 metrów Marco Fabian. Dziurawi niemiecką bramkę. Niemcy nie pozostawiają tej zniewagi bez odpowiedzi. W doliczonym czasie Amin Younes zdobywa 4. punkt dla reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Ostatecznie Niemcy pokonali Meksykanów 4-1. I tak 2 lipca Meksyk zagra z Portugalią o 3. miejsce i tego samego dnia Niemcy zmierzą się w finale z Chilijczykami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W
Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, początkowo lokalne burze, zwłaszcza na krańcach wschodnich i północnych, stopniowo zanikające. Temperatura od 14 stopni na północy do 19 na południu. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5,5 minuty po północy wracamy do wczorajszego podsumowania dnia. Ewa Worobiec i Łukasz Sobolewski. Powtórka programu. Podsumowanie dnia. Komisja weryfikacyjna zdecydowała o ukaraniu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc dwiema grzywnami na łączną kwotę 6 tysięcy złotych za niestawienie się na dwóch rozprawach dotyczących reprywatyzacji działek przy ulicy Twardej 8 i 10 w Warszawie. Prezydent była wezwana na przesłuchania jako świadek. Za ukaraniem Hanny Gronkiewicz-Walc było 5 członków komisji z ramienia PiS. Przeciwny był reprezentant Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Od głosu wstrzymali się reprezentanci Nowoczesnej, PSL i Kukiz 15. Hanna Gronkiewicz-Walc zapowiedziała, że złoży odwołanie od tych decyzji. Komisja przesłuchała dziś byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko. Relacja Michała Fedusio. Od samego początku posiedzenia wszyscy na korytarzu wyczekiwali reprezentantów ratusza. Ci jednak zgodnie z zapowiedziami nie stawili się. Hanna Gronkiewicz-Walc na jednym z briefingów prasowych na terenie Warszawy przypomniała, dlaczego nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną. Złożone zostały dwa pisma. Jedno pismo powtarzające właśnie to jest sprzed dwóch dni. Nie ma pisma, teraz już nic za darmo nie zrobisz. Musisz odpowiadać za swoje czyny. Nie ma pisma, Litka też składała pisma i pisma i pisma, bo w komunizmie myślała, że jak będzie składała pisma, to jej się wszystko należy, bo jest osobą niepełnosprawną i specjalnie to pokazywała, okazywała i reklamowała. Przepraszam bardzo. W jakim momencie żeśmy wznowili postępowanie, w jakim momencie żeśmy poszukiwali innych spadkobierców. Komisja rozpoczęła zatem pracę od przesłuchania świadka w sprawie ulicy Twardej Marcina Bajko. To były szef Biura Gospodarki Nieruchomościami i osoba, która podpisywała wiele wniosków reprywatyzacyjnych. Bajko przypomniał w swoich zeznaniach o nieformalnej grupie w ratuszu, jakim był zespół koordynujący. To ciało podejmowało najważniejsze dla... Ona nie spodziewała się, że Bajko, którym pomiatała pewnie, że jest najważniejszy w sprawie, tutaj i teraz. Siedzi i teraz. Ona mówiła, na emeryturę pracowała. Nie pracowałaś na emeryturę, tylko na siebie. Była bezpośrednia i ta wiedza nie ulega wątpliwości. Zespół koordynacyjny podejmował decyzję i chciałem podkreślić, oczywiście od później Państwu odpowiem na wszystkie pytania, że sprawa Twardej również była przedmiotem tego zespołu i tam zostały odpowiednie decyzje podjęte. Bajko zeznał ponadto, że to on wydał decyzję w sprawie ulicy Twardej i nie otrzymał od górnego zalecenia w tej kwestii. Świadek poinformował jednak, iż Gronkiewicz-Walc mówiła, gdzie w mieście powinny być szkoły. To zeznanie zasmuciło Patryka Jakiego, szefa komisji i wiceministra sprawiedliwości. Twierdziła, że nic nie wiedziała o reprywatyzacji, a tu się okazuje, że regularnie była informowana i zespół, którym kierowała, zatwierdzał tę decyzję, również decyzję w sprawie Twardej. Ale dowiedzieliśmy się jeszcze czegoś, co jest zeznaniem, które ma charakter sensacyjny do kolejnego badania, że pani prezydent w ogóle nie chciała szkół w Śródmieściu. Dlatego powiem szczerze, że wszyscy członkowie komisji są porażeni tym zeznaniem i będziemy dalej drążyli, dlaczego to pani prezydent nie chciała tych szkół w Śródmieściu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Premier Beata Szydło ma nadzieję, że komisja weryfikacyjna doprowadzi do sprawiedliwego osądu spraw reprywatyzacyjnych w stolicy. Ta komisja zaczyna mieć coraz poważniejszy wymiar, coraz ważniejsze pojawiają się tam wątki i mam nadzieję, że będzie to komisja, która odda sprawiedliwość tym, którzy przez wiele, wiele lat byli oszukiwani przez instytucje i przy przyzwoleniu polityków, prominentnych polityków, również polityków Platformy. Według szacunków poszkodowanych w tzw. aferze reprywatyzacyjnej jest 40 tysięcy osób, lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości. Zgodnie z ustawą komisja weryfikacyjna może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, uchylić ją lub przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Ma też prawo do wstrzymania postępowań sądowych oraz dokonania wpisów w księgach wieczystych. A teraz Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Nie udało się dziś przesłuchać Katarzyny P., która odmówiła składania zeznań. Małżonka właściciela i twórcy gdańskiej piramidy finansowej została doprowadzona do Sądu Okręgowego w Warszawie z aresztu.
Katarzyna P. na sali sądowej, na której miała ją przesłuchiwać komisja śledcza, była krócej niż kwadrans. Posłowie musieli poczekać na jej pełnomocniczkę prawną, ale kiedy ta się pojawiła i chcieli zadać pytania Katarzynie P., powiedziała krótko, nie zważając na apel posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego. Korzystam z odmowy składania zeznań. Pani Katarzyno P., była pani księżniczką Amber Gold. To Marcin Pepa ją tak nazywał i posadził na tym tronie. Ma pani dzisiaj znamienitą okazję do tego, żeby opinii publicznej powiedzieć prawdę o tej aferze. Podtrzymuję swoje stanowisko. Katarzyna P. zgodnie z przepisami ustawy o komisji śledczej może odmówić zeznań, bo sama jest oskarżona w procesie Amber Gold. Mogę państwu tylko ujawnić, że pani Katarzyna podobną postawę prezentowała praktycznie przez całe postępowanie. Powiedziała szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Nie wiadomo, czy posłowie będą jeszcze raz próbowali przesłuchać Katarzynę P. Wrócą do przesłuchania jej męża we wrześniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 4 osoby zostały ranne w wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską. 3 osoby zostały poszkodowane po tym, jak na samochody, które prowadziły, przewróciły się drzewa. 4. osoba została ranna w związku z zawaleniem się budynku gospodarczego. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak po spotkaniu z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że wszystkie siły i środki straży są postawione w stan gotowości. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi nawałnicami. Ostrzeżenie dotyczy praktycznie całej Polski, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk z Centrum Nadzoru Operacyjnego Instytutu. Zostały wydane ostrzeżenia o burzach, które obowiązują w całym kraju, a na zachodzie i północnym zachodzie obowiązują także ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu, które wystąpią w nocy. Burze występują teraz na wschodzie i w centrum kraju i przesuwają się na północ, północny wschód. Burzom towarzyszy grad i silny wiatr, który w kolejnych dniach będzie już słabł. Z obrazów radarowych wynika, że lokalnie grad może dochodzić do 1 cm. A nawet z analizy burz, którą przeprowadzają koledzy specjalizujący się w analizie burz, przeczytałam, że do 3 cm niewykluczone, że pojawił się taki grad. Jeszcze na piątek prognozowane są porywy wiatru do 80 km na godzinę. W sobotę już słabsze, do około 70 km na godzinę. Burze, ale już nieco mniej gwałtowne, są prognozowane do końca tygodnia. Jeszcze w piątek i sobotę spodziewane są burze. W piątek z porywistym wiatrem, który może lokalnie dochodzić do 80 km na godzinę, natomiast opady powinny być już słabsze. W sobotę jeszcze lokalnie burze, ale zdecydowanie mniej uciążliwe. Od jutra będzie chłodniej, w dzień od 20 stopni na północy do 25 na południu kraju. Senat przyjął ustawę o minimalnym wynagrodzeniu osób wykonujących zawody medyczne. Wynagrodzenie ma być wyliczane m.in. jako iloczyn kwoty przeciętnej miesięcznej stawki brutto w gospodarce narodowej z roku poprzedzającego. W ustawie zapisano, że do końca 2019 roku ma być to 3900 zł. Najwyższy współczynnik pracy 1,27 dotyczy lekarzy ze specjalizacją drugiego stopnia lub mających tytuł specjalisty. Najniższy 0,64 fizjoterapeutów. Dla pielęgniarek i położnych wynosi 1,05. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówiła podczas senackiej debaty, że zaproponowane rozwiązania są dostosowane do możliwości finansowych państwa. Wyjaśniła, że celem ustawy jest wyrównanie dysproporcji w zarobkach pracowników służby zdrowia. W ostatnich latach były podejmowane różnego rodzaju regulacje w ramach poszczególnych grup zawodowych, które wynikały z różnego rodzaju akcji protestacyjnych i to spowodowało, że te wynagrodzenia bardzo się rozwarstwiły. Również kwestia tych nierównomiernych wynagrodzeń spowodowała poczucie takiej niesprawiedliwości wśród pracowników służby zdrowia. Było to też przyczyną niepodejmowania pracy, szczególnie w zawodach deficytowych, czyli w zawodzie lekarza, pielęgniarki czy też ratowników medycznych. Ustawę poparli senatorowie PiS, przeciw jej przyjęciu głosowali senatorowie Platformy. Zdaniem senatora Tomasza Grodzkiego rząd, przygotowując te regulacje, zlekceważył głos ponad 200 tysięcy osób, które podpisały się pod obywatelskim projektem ustawy przygotowanym przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Jak mówił senator, projekt zakładał realne podwyżki. Rząd przygotował swoją wersję, która była nie do zaakceptowania dla środowisk medycznych, dlatego że obciąża szpitale kwestią tych regulacji, rozciąga je w czasie do roku 2022 i skala tych regulacji jest dalece niezadowalająca. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Tylko lekarz będzie mógł wypisać leczniczą marihuanę. Nie będzie tego mógł zrobić na przykład weterynarz. Taką poprawkę do ustawy znowelizowanej przez Sejm przyjął Senat. Senator Waldemar Kraska z PiS powiedział, że została ona wprowadzona na życzenie resortu sprawiedliwości. Była taka sugestia, że osoba uzależniona może specjalnie mieć chore zwierzę, na które będzie wymuszała od lekarza weterynarii przepisywanie tej marihuany, które będzie używana nie dla potrzeby leczniczej tego zwierzęcia, tylko na potrzeby tego właściciela. To była taka troszkę może abstrakcyjna jakby sugestia, ale mogłoby się to zdarzyć. Senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Grodzki jest zdziwiony taką argumentacją resortu sprawiedliwości. Jest to zadziwiające, bo weterynarze na przykład mogą przepisywać morfinę, który jest silnym narkotykiem, a marihuany nie. Także lek będzie trudno dostępny. Będzie przepisywany tak jak lek narkotyczny, ale generalnie wszyscy głosowali za ustawą, bo to kończy ten taki wyolbrzymiony problem jednego leku, który nie jest ani najsilniejszym narkotykiem, ani najbardziej uzależniającym. I cały ten szum, który był wokół marihuany, w mojej ocenie jako lekarza praktyka był zdecydowanie przesadzony. Ziele konopi będzie sprowadzane z zagranicy. Lek będzie dostępny ze 100% odpłatnością. Poprawkę Senatu musi jeszcze zaakceptować Sejm. Bez poprawek Senat przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się pomnik, obelisk, popiersie, tablica pamiątkowa i inny obiekt propagujący te ustroje, będzie miał rok na jego usunięcie. Senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że o takie prawo apelowali m.in. samorządowcy, którzy, jak mówił senator, nie mogli sami poradzić sobie z tym problemem. Ustawa w zasadzie została przyjęta w konsensusie ponad podziałami politycznymi, no co pokazuje, że jest potrzeba wprowadzenia takich przepisów. Oczywiście była dyskusja co do pewnych rozwiązań szczegółowych, ale co do zasady ta ustawa proponuje, aby tego rodzaju obiekty w ciągu 12 miesięcy od wejścia ich w życie zostały zdemontowane, będą na to przeznaczone specjalne środki. Natomiast w sytuacjach wątpliwych opinię w tym względzie będzie wydawał Instytut Pamięci Narodowej. Ustawę poparło 79 senatorów. Nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Regulacja ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Wcześniej musi podpisać ją prezydent. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim. Beata Szydło przypomniała, że była to obietnica wyborcza, którą PiS spełnił. Podkreśliła, że dokument daje ogromne szanse na rozwój dla miast, gmin, powiatów, które znajdują się na tym obszarze. To dla Śląska, dla tej części Śląska jest niezwykle istotne. Jak Państwo wiecie, jest to region szczególny ze względu na swoje silne uprzemysłowienie, a potem w wyniku zmian transformacji gospodarczej silną degradację. I cały czas zastanawialiśmy się tutaj w gronie ekspertów, ministrów, samorządowców, co może dać taką nie tylko rekompensatę, ale też właśnie ten motor rozwojowy, wykorzystanie potencjału tego regionu. Ta ustawa, to rozporządzenie daje taką szansę. Jednak, jak mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic, zanim metropolia zacznie funkcjonować, trzeba jeszcze wiele pracy. Rozruch to przede wszystkim oczywiście kwestie miejsca funkcjonowania to także kwestie obsady stanowisk. Tutaj myślę będą trwały pewne rozmowy nad wyborem najbardziej kompetentnych, właściwych osób, które będą musiały się wykazać w swojej pracy umiejętnościami menedżerskimi. Poseł Wojciech Szarama zaznacza, że jednym z głównych problemów regionu, z którymi będą musiały poradzić sobie władze, jest komunikacja publiczna. Główna sprawa to jest sprawa komunikacji, bo kwestia jednego biletu, który pozwoli się przemieszczać między naszymi miastami, zarówno tramwajem, autobusem, jak i pociągiem, powinna być w sposób zupełnie jasny rozwiązana. I to w taki sposób, żeby nikogo nie zmuszać do tego, żeby mieć identyfikator i być rozpoznawalnym w każdym momencie, w każdej części województwa. Śląska metropolia zacznie funkcjonować od początku przyszłego roku. Wojewoda mazowiecki wygasił mandat prezydenta Radomia. Zdzisław Sipiera wydał w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Z ustaleń CBA wynika, że prezydent Radomia Radosław Witkowski wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy antykorupcyjnej zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Przepisy ustawy antykorupcyjnej są klarowne. Na ich podstawie została podjęta decyzja o wygaszeniu mandatu prezydenta Radomia, mówi wojewoda Zdzisław Sipiera.
decyzja, która jest podjęta według tego, co jest mi wiadome i dokumenty, które posiadam, jest tylko i wyłącznie oparta na przepisach prawnych. Ta ocena jest jednoznaczna, która wskazuje na to, że zostało naruszone prawo. Decyzja wojewody o wygaszeniu mandatu ma kontekst polityczny, twierdzi prezydent Radomia Radosław Witkowski. Zapowiada, że dowiedzie w sądzie, że nie złamał prawa. Zapewnia też, że nadal pełni swoją funkcję. Urząd miasta i urząd prezydenta miasta Radomia w dalszym ciągu będą funkcjonowały tak jak do tej pory, a ja w dalszym ciągu będę pełnił funkcję prezydenta. Dzisiejsza decyzja wojewody mazowieckiego podlega zaskarżeniu i zamierzam z tej drogi sądowej skorzystać. Prezydent ma teraz 30 dni na podjęcie kroków prawnych. Podsumowanie dnia. Polska przekazała Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Symboliczne przekazanie kierowania sojuszem czterech państw w wymiarze parlamentarnym odbyło się na Zamku Królewskim na Wawelu z udziałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kovára. Stery prezydencji symbolizował dzwon wykonany przez ludwisarzy z Przemyśla. Niech jego czysty dźwięk towarzyszy sukcesom kolejnej prezydencji. Mam nadzieję, że polska zmiana w sztafecie wyszehradzkiej dobrze przysłuży się współpracy naszym narodom, naszym państwom, wszystkim czterem. Naszą wizją w Unii Europejskiej jest Europa solidarnych państw, Europa ojczyzn. My jako z Europy i Unii Oświęcenia się zatrafują. Chcemy wysłać jasny sygnał, że czwórka wyszehradzka łączy i przyczynia się do stabilizacji w Europie, a przed nami wielkie wyzwania, między innymi negocjacje w sprawie Brexitu i kryzys migracyjny. Wcześniej marszałek Sejmu i przewodniczący wzięli udział we mszy świętej w katedrze wawelskiej. Złożyli też wiązanki przy nagrobkach króla Stefana Batorego i królowej Jadwigi oraz przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Rok temu Polska po raz piąty objęła roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, czyli regionalnym forum współpracy Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami. W Brukseli podpisano deklarację o zwiększonej obecności NATO na flance wschodniej. Podpisy złożyli ministrowie obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, które goszczą wojska sojusznicze oraz państw, które stanowią trzon batalionów wysłanych na wschodnią flankę, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Niemiec. W deklaracji potwierdzono osiągnięcie pełnej gotowości przez grupy bojowe wysłane na wschodnią flankę, które, jak podkreślono, są zdolne do powstrzymania, a jeśli to konieczne, do natychmiastowego reagowania na jakąkolwiek agresję w porozumieniu z siłami narodowymi. No tak, pełną gotowość skomentował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To jednoznaczna demonstracja, że sojusznicy są zjednoczeni w obliczu możliwej agresji. Ministrowie ośmiu krajów podkreślili też w deklaracji, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest bezpośrednią odpowiedzią na agresywne działania Rosji. W dokumencie jest także mowa o utworzeniu siedziby dowództwa natowskiej dywizji Północ-Wschód w Elblągu. To ważny krok w realizacji decyzji warszawskiego szczytu, który zwiększy skuteczność NATO w podejmowaniu zbiorowych zadań obronnych na wschodniej flance, brzmi fragment deklaracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sojusz Północnoatlantycki zadeklarował także zwiększenie swoich wojsk w Afganistanie, by pomóc tamtejszym siłom w walce z talibami. O wsparcie apelowała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. To jest kraj, który chce otworzyć nową kartę w swojej historii i potrzebuje jak największej międzynarodowej pomocy, powiedziała Mogherini. 5 mężczyzn zostało uznanych za winnych śmierci lidera rosyjskiej opozycji Borysa Niemcowa. Werdykt wydała ława przysięgłych Moskiewskiego Sądu Wojskowego. Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku w centrum Moskwy. Ława przysięgłych po prawie 3 dniach obrad w głosowaniu uznała Zaura Dadajewa za winnego śmierci opozycyjnego polityka. Przysięgli orzekli, że bezpośredni udział w zabójstwie brał także drugi z oskarżonych, Anzor Gubaszow. Z kolei Shadid Gubaszow, Temirlan Ekskirhanow i Hamzat Bachajew zostali uznani za winnych przygotowania i organizacji morderstwa. Żaden z oskarżonych nie zasłużył zdaniem ławy przysięgłych na złagodzenie wymiaru kary. Wysokość wyroku orzeknie sąd. Wszystkim oskarżonym grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Oskarżony o zdradę stanu były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz będzie sądzony zaocznie. Taką decyzję podjął kijowski sąd. Wiktor Janukowycz pomógł rosyjskim władzom w aneksji Krymu i prowadzeniu agresywnych działań wojskowych na terytorium Ukrainy. Tak brzmi akt oskarżenia odczytany w pierwszym dniu procesu.
Sąd podkreślił, że ukraiński kodeks karny pozwala na zaoczny proces w przypadku, gdy oskarżony ukrywa się przed organami ścigania i sądem w celu uniknięcia odpowiedzialności. Można także przyjąć, iż Wiktor Janukowycz wiedział, iż w Kijowie odbywa się jego proces. Sąd odrzucił przy tym argumenty obrony, iż były prezydent nie chciał przybyć na posiedzenie ze względu na obawę o swoje życie i zdrowie. Sędziowie zwrócili uwagę, że mógł skorzystać z połączenia wideo. Wiktor Janukowycz jest oskarżany o współpracę w prowadzeniu agresywnych działań przez Federację Rosyjską. 1 marca 2014 roku, po zwycięstwie rewolucji godności i swojej ucieczce do Rosji, miał się zwrócić do Moskwy z prośbą o wprowadzenie wojsk na terytorium Ukrainy. Doprowadziło to do konfliktu, w którym zginęło ponad 10 tysięcy cywilów i prawie 3 tysiące ukraińskich wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kanclerz Angela Merkel przedstawiła cele szczytu G20 rozpoczynającego się za tydzień w Hamburgu. Do najważniejszych kwestii zaliczyła ocieplenie klimatu, wolne rynki, zagrożenie terrorystyczne oraz kryzys migracyjny. Dużą część swojego wystąpienia Angela Merkel poświęciła krytyce Donalda Trumpa za amerykański izolacjonizm i protekcjonizm. Według niemieckiej kanclerz szczyt G20 powinien wysłać wyraźny sygnał o jedności i wspólnym działaniu. Obecny szczyt G20 jest szczególny ze względu na dzisiejsze wyzwania. Wymienię tylko najważniejsze wyzwania: terroryzm, zmiany klimatyczne oraz protekcjonizm. Wszystkie te tematy będą omawiane podczas szczytu. Angela Merkel wyraziła nadzieję, że uczestnicy szczytu G20 zdają sobie sprawę ze wspólnej odpowiedzialności za sytuację na świecie, jaka na nich spoczywa. Potrzebujemy szczytu G20 jak nigdy dotąd, bowiem tylko razem uda nam się znaleźć właściwe rozwiązania i to w dodatku szybciej i efektywniej, niż działając tylko na płaszczyźnie narodowej. Niemiecka kanclerz ostro skrytykowała amerykańskiego prezydenta za stosowanie polityki protekcjonizmu i izolacjonizmu oraz za wypowiedzenie paryskiego pakietu klimatycznego. Angela Merkel wypowiedziała wojnę Donaldowi Trumpowi, skomentował oświadczenie niemiecki dziennik Bild Zeitung. Komisja Europejska chce lepszej wymiany informacji służb, by poprawić bezpieczeństwo Unii Europejskiej. W tym celu zostanie rozbudowana unijna agencja zarządzająca systemami informatycznymi, EU-LISA. Komisja zapowiedziała także nowy system centralizujący odciski palców obywateli spoza Unii Europejskiej. Vera Jourova, komisarz do spraw sprawiedliwości, przekonywała na konferencji prasowej, że zmiany są potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy Europa stawia czoła terroryzmowi i atakom cybernetycznym. Jest naszym obowiązkiem zrobić wszystko, by Europejczycy czuli się bardziej bezpieczni. Komisja proponuje działania, które poprawią wymianę informacji między policją oraz służbami państw członkowskich. Po pierwsze, chcemy przenieść wszystkie systemy informacyjne związane z wymiarem sprawiedliwości do jednej agencji EU-LISA. Komisja proponuje również wprowadzenie dalszych usprawnień do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych. Dzięki centralnej bazie danych będzie można szybko sprawdzić, czy któreś państwo członkowskie posiada informacje o skazaniu danego obywatela państwa trzeciego. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Tymczasem w Pekinie rozmowy o współpracy Polski i Chin w zakresie bezpieczeństwa prowadzi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. To jedna z wielu wizyt na szczeblu ministerialnym, które są efektem niedawnych rozmów premierów Polski i Chin podczas forum Pasa i Szlaku. Premier Beata Szydło podczas majowej wizyty w Pekinie zapowiadała większą intensywność spotkań na szczeblu ministerialnym pomiędzy przedstawicielami Polski i Chin. Dziś w Pekinie o kwestiach związanych ze współpracą w zakresie bezpieczeństwa rozmawia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jacek Skiba. Chodzi tutaj o współpracę między służbami podległymi obu ministerstwom. No, chodzi o takie służby jak Straż Graniczna, chodzi o walkę z narkotykami, walkę z przemytem ludźmi, przestępczość gospodarczą. Bez kontaktów bieżących nie można sobie wyobrazić skutecznego przeciwdziałania tym wszystkim patologią. W opinii sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji inicjatywa Pasa i Szlaku wymaga szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa i pragmatycznej współpracy w kwestii przeciwdziałania zagrożeniom. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Podsumowanie dnia. W podsumowaniu dnia zmieniamy temat. W Sejmie przypomniano o polskiej operacji NKWD. W tym roku przypada 80. rocznica rozpoczęcia sowieckiego ludobójstwa na Polakach aresztowanych i mordowanych na terenie ZSRR w latach 1937-38. W konferencji wzięli udział historycy z Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Profesor Mikołaj Iwanow podkreślił, że akcja była zbrodniczym eliminowaniem polskości. Jest to zbrodnia bez precedensu. W Związku Sowieckim
między wojnami zabito 10 razy więcej Polaków niż zginęło Polaków w Katyniu. To jest tyle samo, ile zginęło podczas Powstania Warszawskiego. I nie było w Związku Sowieckim rodziny polskiej, która by nie była dotknięta. Praktycznie każda polska rodzina została tym dotknięta, bo przed plutonem egzekucyjnym został postawiony każdy drugi dorosły mężczyzna. Akcja objęła przede wszystkim ziemię Ukrainy, Białorusi, a także Leningrad, Syberię i Władywostok. Profesor Iwanow uważa, że w Polsce ta zbrodnia została zapomniana. Doktor Tomasz Zomer uważa, że Polska powinna ubiegać się o dostęp do dokumentów na temat operacji, które posiada Rosja. Oryginał zbrodniczego rozkazu Mikołaja Jeżowa znajduje się w Centralnym Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Czasem takie mam wrażenie, że w tej Rosji grupa entuzjastów z memoriału robi więcej dla upamiętnienia tych ofiar niż całe państwo polskie. I przez cały okres po upadku komunizmu w Polsce praktycznie nic nie robiono w tej sprawie. Trudno mi powiedzieć, czym była przyczyna. Na pewno mieliśmy jakieś może większe sprawy. W operacji polskiej NKWD zginęło co najmniej 11 tysięcy Polaków. Czas na informacje sportowe. W studiu Renata Susałko z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Witam Państwa. Rozpoczynam informacje sportowe od piłki nożnej. Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali na wyjeździe gruzińską drużynę Dynamo Batumi 1-0 w meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Zwycięską bramkę dla wicemistrzów Polski zdobył w 49 minucie Cillian Sheridan, ale w 16 minucie irlandzki napastnik nie wykorzystał rzutu karnego. Spotkanie podsumował debiutujący w oficjalnym meczu nowy trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Chciałem podziękować przede wszystkim mojej drużynie za zaangażowanie, za realizację założeń, mocno się tego planu trzymali. Może troszeczkę minusem skuteczność, bo na pewno w tej sytuacji stworzyliśmy sobie dzisiaj dużo. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować naszym kibicom, mocno nas wspierali całą mecz. W drugim meczu eliminacji Ligi Europy Lech Poznań wygrywa po pierwszej połowie z macedońską drużyną Polister Vitola 3-0. Na poziomie światowym piłkarze grają w Rosji w Pucharze Konfederacji. W drugim półfinale Niemcy po 70 minutach prowadzili z Meksykiem 3-0. Na zwycięzcę tego meczu czekają Chilijczycy, którzy wczoraj awansowali do finału. Pokonali rzutami karnymi Portugalczyków, mistrzów Europy. Alois Kankowski był najszybszy na mecie w Radomiu i wygrał najdłuższy 220-kilometrowy etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Czech finiszował pierwszy z 21-osobowej czołówki. Na mecie trzeciego etapu wyprzedził Holendra Joachima Arisena i Mateusza Komara. Blisko, ale pnę się cały czas do góry. Na pierwszym etapie będzie piąty, wczoraj szósty, dzisiaj trzeci. Do soboty uda się wygrać etap, a może i cały wyścig. Liderem wyścigu Solidarności Olimpijczyków został szósty dziś Alan Banaszek. Agnieszka Radwańska odpadła już w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach Eastbourne w Anglii, ale był to jej pierwszy mecz, bo wcześniej miała wolny los. Polka przegrała z Amerykanką Lauren Davis 6-7-1-6. Spotkanie było dwukrotnie przerywane z powodu deszczu. W Warszawie odbyła się premiera książki Tenisowe dźwięki autorstwa dziennikarza i sprawozdawcy Polskiego Radia Cezarego Guriego. A dlaczego o tenisie? Książka o tenisie, bo ten tenis towarzyszy... Na rozprawie nie zgodziła się prezydent Warszawy Hanna Kronkiewicz-Waltz.